Crymal. Odcinek 10. Stare dzieje. To weź mi, człowieku, wytłumacz, o co ci chodzi. Wycedził Liam z nienawiścią w głosie. Mój drogi, już ci wszystko opowiadam. Na pewno pamiętasz swoich szkolnych przyjaciół. Uśmiechnął się drwiąco Gordon. Tak, ale czemu o nich mówisz? Wiem, że po pewnych zdarzeniach ponad dekadę temu straciliście kontakt ze sobą. Ale skoro pamiętasz Jacka Grahama, Paula Parkera, Jasona Smitha i Jonathana Rushmora, to zapewne wiesz, a może i nie, że trzech z tej czwórki już niestety z nami nie ma. Przepraszam, trochę mnie ostatnio choroba sponiewierała. Obój zdechł. Liam, no nie wiem, czy wiesz, ale każdy z nas w końcu, jak ty to nazwałeś, zdechnie. Fakt, że ty to zrobisz trochę szybciej niż ja. Ale wracając, nie ma co się rozwodzić na tym, co jest tu i teraz. Najchętniej wrócę do przeszłości, choć trochę. Pamiętasz pewnie, jak bardzo lubiliście wyścigi. Jeździliście tymi swoimi autami w wieku 17-18 lat. Byliście młodymi bogami, a w rzeczywistości byliście po prostu piratami drogowymi i mordercami. Wyrzucił z pogardą Gordon. Jakimi mordercami, człowieku? Z naszej dwójki to tylko ty jesteś mordercą. Oj, Liam, no, nie bądźmy aż tacy dokładni, proszę cię. Mam na myśli akurat jednego z was, choć mógł to być każdy z waszej piątki. No mów, już miejmy to wszystko za sobą, wykrzyczał spanikowany Liam. Przydałaby ci się lekcja cierpliwości, chociaż teraz to już chyba bez sensu. No dobrze, kontynuuję zatem. Pewnego późnego wieczora urządziliście sobie wyścigi. Zresztą to nie był wasz pierwszy raz, ale z tego co wiem, ostatni. Po tej sytuacji każdy z was przestraszył się i po ukończeniu szkoły zerwaliście ze sobą kontakt. I dobrze. Łatwiej było mi was wytropić. Ścigaliście się trzema autami. Między innymi jednym z nich jechał Jonathan Rushmore. Ostatni brakujący element w mojej układance oczywiście poza tobą. Ale to kwestia kilkunastu może minut. Z tego co się dowiedziałem, Jonathan zawsze był najszybszy z was. Miał najlepszą furę i zawsze zostawiał was w tyle. Ale przy tej sytuacji postanowiliście trochę podrasować swoje furki i utrzeć mu nosa. Oczywiście tak po kumpelsku. Skąd ty wiesz to wszystko? Zapytał przerażony. Oj no Liam, no przecież mówię ci, że nie jesteś pierwszy. Z innymi również sobie piłem kawę i rozmawialiśmy sobie troszkę, a że już kończę wasz projekt. A cały czas mnie to bawi. To w zasadzie od poprzedników dowiedziałem się naprawdę dużo. Ale wrócę już do historii, żeby cię nie zanudzać. A w sumie pokazać ci to, co wiem. Jonathan tej nocy został dość mocno w tyle. Nie mógł się pogodzić zbytnio z porażką, więc w terenie zabudowanym, tam gdzie się ścigaliście, postanowił docisnąć całkowicie gaz do dechy, wyłączając myślenie. No tak się zdarzyło, że akurat w pobliżu było przejście dla pieszych, gdzie no niestety nie było ono zbyt dobrze widoczne, jeżeli chodzi o punkt wejścia z chodnika na nie. Wówczas po popołudniowej zmianie wracała z pracy pewna kobieta. Musiała przejść niestety na drugą stronę na autobus, żeby wrócić do swojego syna.
Mogłoby się wydawać to niemożliwe, ale źrenice Liama rozszerzały się coraz bardziej przy każdym następnym zdaniu Gordona. Tak się akurat składało, że niestety i czas i miejsce. I już ta kobieta nie wróciła do swojego syna. To ty jesteś jej synem? Zapytał, otwierając usta szeroko ze zdziwienia. No, tak się składa, że to akurat ja, mój drogi. W takim razie współczuję ci naprawdę, ale... Co moja śmierć ci da? Co dała ci śmierć tych wszystkich innych, skoro to Jonathan ją potrącił? Twoją matkę? No tak, no ale... Liam, pomyśl, po prostu pomyśl. To akurat był Jonathan. A mógł to być każdy z was. Oczywiście. Dlatego Jonathana sobie zostawiam na koniec, a jego narzeczona kilka lat temu była ofiarą, która trochę pomogła mi. Pomogła mi pokazać Jonathanowi choć trochę tego bólu. Chociaż to się nie ma z czym równać. To, co przeżyłem po tym wszystkim. Ale pij kawę, pij, została ci chyba jeszcze połowa. Ale co się działo później z tobą? Liam miał w sobie mnóstwo sprzecznych uczuć. Z jednej strony ogarniał go totalny strach związany z tym, co stanie się w nadchodzących minutach. Ale z drugiej strony czuł niesamowitą ciekawość. Przykro mi, ale... ty się tego nie dowiesz. To ten ostatni element w mojej układance, w mojej koronie. Nazywaj to jak chcesz. Czyli Jonathan usłyszy kompletną historię tego, co działo się ze mną przez lata. Ile krzywd doznałem przez was. Choć to... On był oczywiście głównym wykonawcą, ale jednak mógł być to każdy z was. Po Liamie było widać, że ma gonitwę myśli, ale nie chce zbytnio zdradzać tego, co ma w głowie. Natomiast Gordon zamilkł na kilka minut, opierając się o oparcie krzesła. Co chwilę popijał kawę i machnięciami kubka zachęcał Liama do tego samego. No pij, pij. Gdybyś był kobietą, bym trochę inaczej dokończył to zdanie. I oczywiście, gdybyśmy byli na randce, ale co ja tam wiem? Przecież na randki zwyczajnie nie chodzę. Gordon znowu zamilkł, a po 2 minutach Liam dokończył swoją kawę. Odstawiając kubek na stolik po ostatnim łyku, powiedział: Czyli skoro wypiłem kawę, to teraz... Koniec zdania nie mógł przejść mu przez gardło. Już ci to mówiłem, Liam. Ale naprawdę mi imponujesz, jesteś nad wyraz inteligentny. No i nie mylisz się również tym razem. To już koniec. Gordon wstał z krzesła, po czym wyprostował się. Uniósł delikatnie dolną krawędź koszuli po prawej stronie. Ukazała się czarna kabura z rewolwerem. Gordon wyciągnął rewolwer z kabury. Był to popularny SNDM model 10. Nie, proszę, pomogę ci się nawet dostać do Rushmore'a. Tylko nie zabijaj mnie, błagam. Prosiła kolejna ofiara Gordona, ale on był już w swoim świecie. To był właśnie ten moment. Moment przypływu siły, adrenaliny, skupienia, ale i nadchodzącej satysfakcji, że już za chwilę będzie po kolejnej robocie. Kolejny element układanki zostanie dołączony. Zatem, droga mamusiu, to dla ciebie. 2 razy w brzuszek i raz w serduszko. Nie! Zapadła cisza. Co jest? Cholera, Megan. We wtorkowy poranek obudził Jonathana dźwięk telefonu. Halo? No
już, bo ja czekam na dole. O matko, przepraszam, nawet nie wiem, kiedy wczoraj zasnąłem na fotelu. Daj mi 15 minut, dobra? Ewentualnie, jak chcesz, to wejdź na górę na kawę. Wypijemy jeszcze razem. Tak myślałam, że pewnie zasnąłeś. Dobra, ja czekam na dole, masz kwadrans. A, Megan, jeszcze tylko wyjdę z huraganem, dobra? To będzie dosłownie 5 minut. Później z nim pójdę na dłuższy spacer. Okej, to będziemy mogli pójść razem później na ten dłuższy spacer. To w takim razie masz 20 minut, ale tylko ze względu na huragana. Szybko dajesz. Punktualnie 20 minut później Jonathan już wsiadał do samochodu Megan. No hejka, jeszcze raz, wybacz, że tak zaspałem i musiałaś czekać, ale... sama... Tak, wiem, spokojnie, nic się nie dzieje, na szczęście dzisiaj mamy wolne, więc możemy pojechać do tego Richarda. Gotowy, pasy zapięte? Zapytała, spoglądając na Jonathana z uśmiechem. Tak, zapięte, możemy ruszać. 40 minut później Jonathan i Megan byli już na Uniwersytecie Kalifornijskim. Uniwersytet zarówno na zewnątrz, jak i w środku wyglądał na wyremontowany. Korytarze były bardzo jasne ze względu na mnogość okien. Na posadzce były duże, zadbane płytki w starodawnym stylu. Drzwi do wszystkich sal wykładowych i gabinetów były nowe, przynajmniej z wyglądu. Prócz jednych na końcu korytarza. Gdy tylko Jonathan i Megan zwrócili oboje na nie uwagę, spojrzeli po sobie i od razu się tam skierowali. Coś im podpowiadało, że to właśnie tam jest sala profesora kryminalistyki. To co, kto pierwszy? Zapytała Megan, gdy podeszli do drzwi, na których była złota tabliczka. Profesor kryminalistyki Richard Wilson. No to może ty, bo jesteś kobietą, wiesz, to jest mężczyzna jednak. No dobrze. Megan zapukała jednak bez odzewu. Gdy tylko otworzyła drzwi i wsunęła głowę do środka, ujrzała niewielką salę wykładową. Jednak nie była to zwykła sala. Bardziej przypominała bibliotekę, która mogła pomieścić 40 lub 50 osób. Pod każdą ścianą stało kilka regałów z książkami. Megan zauważyła również coś bardzo ciekawego. W powietrzu unosił się zapach farby drukarskiej i papieru. W dobie e-booków mało kto docenia te klimaty, pomyślała Megan. A tu nawet ściany i regały przesiąknięte są starymi kartkami i ludźmi, którzy po te książki sięgali, dotykali, wertowali. Zwilgotniałe drewno, kurz, pożółkły papier, skóra i klej introligatorski. Tego zapachu nie da się pomylić z żadnym innym. Nagle Megan zauważyła mężczyznę w średnim wieku, który siedział przy starym biurku. Na biurku stała włączona mała lampka, która rzucała delikatne światło na twarz mężczyzny i blat biurka. Dzień dobry, pan Richard Wilson? Zapytała głośno Megan, wybijając mężczyznę z letargu. Dzień dobry, tak, to ja. A w czym mogę pomóc? Chcielibyśmy z panem porozmawiać. Do rozmowy dołączył się Jonathan, który otworzył szerzej drzwi, pokazując się profesorowi. O czym? Zapytał nieufnie. Czarny rąb. Skąd pan wie? Te dwa słowa, które wypowiedział Jonathan, dość mocno zdziwiły profesora, ale było również widać, że to pojęcie nie jest mu wcale obce. Dobrze, proszę, tylko zamknijcie, proszę, za sobą drzwi. Jonathan i Megan weszli do sali, po czym zamknęli za sobą drzwi. Gdy tylko podeszli do biurka profesora, wstał i zapytał. Skąd państwo wiecie o czarnym rąbie? Wydaje mi się, że nie tak trudno dowiedzieć się o ostatnich zdarzeniach. Obecnie media to mnóstwo informacji. Odpowiedziała Megan, grając wabank, bo wiedziała, że prawda jest inna. Media milczały. Zaledwie informacja z niedzieli była jakąkolwiek poszlaką. Choć dla zwykłych ludzi niezamieszanych w tą sprawę, była to najzwyklejsza w świecie informacja. Proszę mi wybaczyć, ale... bzdura. Jonathan i Megan jakby na zawołanie spojrzeli na siebie. Skoro jesteście tutaj zapytać o czarny rąb, to doskonale wiecie, że w mediach nie ma o tym ani słowa. Media skrzętnie ukrywają to, co się ostatnio dzieje. Jest to co najmniej interesujące, prawda? To prawda, bardzo interesująca. Jeśli chodzi o to, skąd naprawdę wiemy o sprawie czarnego rąbu... Moja narzeczona została zamordowana 6 lat temu. Była to jedyna kobieta przez ostatnie 6 lat, choć jak pewnie wiecie, była 3-letnia przerwa w morderstwach. Najpierw 3 morderstwa i, co ciekawe, bo nie ma tego nigdzie, próba morderstwa. Niedoszła ofiara uciekła.
Zarówno Megan, jak i Jonathan byli zaskoczeni szczegółową wiedzą profesora. Naprawdę? I co z nim? Może pamięta, jak wyglądał morderca? Teraz już nic nam nie powie. Został zamordowany tydzień temu. Znaleziono go w resztkach budynku po domu towarowym w piwnicy. Ciało zostało podrzucone. Tak, byliśmy tam i rozmawialiśmy z ochroniarzem. Z Frankiem czy z tym drugim? O, faktycznie, bardzo dużo pan wie. Z Frankiem, bardzo miły gość, choć z początku dość... Nieufny? Tak, Frank jako osoba, która przepracowała tyle lat w swoim zawodzie, jest bardzo nieufny. Ale tylko na początku. Zresztą pewnie się przekonaliście. A to zna pan go bliżej? Tak, Frank kilkukrotnie w mojej karierze był moim informatorem. W różnych miejscach ma zadziwiająco dobre i rozległe kontakty. Odpowiedział z satysfakcją. To ciekawe, a powie nam pan coś o tej serii sprzed 30 lat? Przyciszył głos w połowie zdania. A o tym? Skąd wiecie? Już dawno zapomniana sprawa. Od dziennikarza z radia mówił, że po godzinach z zamiłowania jest dziennikarzem śledczym. Miał się tak poza tym do pana wybrać. To on dał nam namiar właśnie do pana. Nie znam nikogo z radia. To ciekawe. To, co się działo podczas tamtej serii? Zapytała subtelnie Megan, pobudzając nieco zamyślonego profesora. To zaczęło się 37 lat temu. Dopiero przy trzecim zabójstwie policja zaczęła łączyć to w serię. Nic nie wiedzieli. Jedynie to, że każda ofiara miała czarny rąb wytatuowany na ciele i była postrzelona dwukrotnie w brzuch i raz w klatkę piersiową. Na terenie całej Kalifornii przez 7 lat były 64 ofiary, z czego 49 w Los Angeles. Przez lata zero poszlak, prócz ciągle tych samych przyczyn śmierci. Ale to przecież bardzo dużo ofiar jak na seryjnego mordercę w tak krótkim czasie. Nie zastanawiał się pan, czy ktoś inny nie pozoruje i nie podpina się pod tą serię? Tak, to bardzo dużo ofiar, jednak nie. 64 ofiary zostały zamordowane przez jednego człowieka. Bo były cztery przypadki, gdzie ktoś chciał upozorować morderstwa dokonane przez tego samego człowieka. Jednak i kaliber broni był zupełnie inny. Ten właściwy zabijał rewolwerem S&M model 10 i też sposób wykonania tatuażu również odbiegał znacznie od pierwotnego mordercy. Gdy dostałem po latach dostęp do akt i zdjęć ofiar, faktycznie również dostrzegłem zupełnie inną kreskę w wykonaniu. To nie było to samo. Rozumiem, a proszę nam powiedzieć jeszcze, jak to się zakończyło. Chyba ostatecznie oprawca nie został osądzony? Prawda, nie został. I powiem wam, że to jest dla mnie największa zagadka w karierze jak do tej pory. Seria ustała. Nagle. Wszyscy czekali na kolejne ofiary, żyli poniekąd w strachu, bo ofiary były z bardzo zróżnicowanych grup społecznych i najczęściej nic ich nie łączyło ze sobą. Po 10 latach sprawę zamknęli. Uznali, że gość sam musiał umrzeć, wyparować lub przestać zabijać. Jedno było pewne. Od ostatniej ofiary 30 lat temu był spokój i nie było następnego tak dziwnego przypadku seryjnego mordercy. Aż do dnia sprzed 6 lat, gdzie znów pojawiła się ofiara zastrzelona w ten sam sposób i mająca na ciele ten znak. To ten sam czy nie? Dopytała Megan, a stojący obok Jonathan czuł, jak wygina mu się mózg pod ciężarem tylu nowych informacji. O tym właśnie chciałem powiedzieć. Ta sama broń. To na pewno. Jednakże sam tatuaż, będąc bardzo zbliżony, nie był identyczny. A nie mogło być to spowodowane postarzeniem się oprawcy? Jonathan sam się zdziwił, że to pytanie wyszło z jego ust. Bardzo dobrze, panie Rushmore. W kryminalistyce i tematach około podobnych trzeba mieć bardzo otwartą głowę i brać pod uwagę takie czynniki jak starzenie się czy zmiana charakteru na przestrzeni lat. Jednak w tym wypadku ciężko stwierdzić, bo minęło bardzo dużo czasu, więc można byłoby pomyśleć, i tej teorii jestem zwolennikiem, że osoba spokrewniona z poprzednim mordercą postanowiła zacząć grać w swoją grę. A może mógł być to syn albo córka? Niewykluczone. Odpowiedział jednocześnie zastanawiając się profesor. Czyli w zasadzie nie wiadomo kto i dlaczego to zrobił. Niestety, wiem tyle co wam powiedziałem, jeśli chodzi o ogólniki. A
mam jeszcze pytanie odnośnie miejsc odnalezienia ofiar. Czy był jakiś schemat? Zarówno kiedyś, jak i teraz ciała są podrzucane w bardzo losowe miejsca. To jest dość niepokojący element, zważając na to, że czasami ciała były odkrywane przez starszych ludzi i kończyło się to atakami serca, bądź dzieci, które miały różne zapaści czy traumy. Ale dziwne, że miejsca były przypadkowe. No nic, dziękujemy panu. Skwitował nieco zawiedziony, choć mimo wszystko usatysfakcjonowany tym, co się dowiedział Jonathan. A mogę dostać pana wizytówkę? Myślę, że jeszcze kiedyś nasze drogi się skrzyżują. Tak, jak najbardziej. Proszę i jeszcze raz dziękujemy za rozmowę. Jonathan podał swoją wizytówkę profesorowi, po czym uścisnęli sobie dłoń. A po pożegnaniu się tym samym gestem z Megan powiedział: ja również wam dziękuję. Do zobaczenia. Czytał Jarosław Juszkiewicz i Przemysław Kowzan. Crimal. Opowiadanie kryminalne z nutą romansu. Opisy zapachów. Sylwia Maria Kowalewska, czyli Panna Gourmand. Muzyka Mikołaj Błaszczello.